Betfan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam ci je wklepać? Już w ten weekend czeka nas jedno z najbardziej emocjonujących starć w tym sezonie. Mowa oczywiście o El Clasico. Witajcie na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz. Ja nazywam się Dominik Kamiński i w dzisiejszym materiale przedstawię Wam kilka analiz na weekendowe spotkania. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Przed startem przypomnę Wam tylko, że używając kodu SPORT600 możecie otrzymać do 600 zł cashbacku od Betfana. Dodatkowo zaznaczając zgody marketingowe dostaniecie 10 zł freebetu do dowolnego wykorzystania. Po pierwszym depozycie minimum 10 zł. Przejdźmy teraz już do naszych analiz. Zaczniemy od najbardziej emocjonującego spotkania, którym będzie starcie FC Barcelony z Realem Madryt. Kurs na ten mecz u naszego sponsora wygląda świetnie. Tak naprawdę nie możemy dostrzec faworyta tego pojedynku. Minimalnym faworytem w oczach typerów jest tutaj Blaugrana. Jednak czy słusznie? FC Barcelona walczy aktualnie tylko o zwycięstwo w lidze. Aby tego dokonać, muszą wygrać z Realem. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ królewscy również mają ogromne szanse na mistrzostwo. Rywalizacja Realu i Barcelony ma już blisko 100-letnią tradycję, zaś liczba pojedynków pomiędzy odwiecznymi rywalami na wszystkich frontach przekroczy niebawem ćwierć tysiąca. Czy kogoś może zatem dziwić fakt, że Grand Derby to nie tylko jeden z najchętniej oglądanych, ale i obstawianych u bukmacherów meczów? Ja również wpisuję się w ten trend i dzisiaj przygotowałem dla Was bardzo ciekawy typ na to spotkanie. Ja stawiam w tym meczu na podwójną szansę, gdzie albo Real, albo Barca muszą wygrać oraz że oba zespoły strzelą gole w tym spotkaniu. Kurs na to zdarzenie to aż 2,08. Moim zdaniem bliżej zwycięstwa w tym pojedynku jest ekipa Koemana. Postawiłem jednak na to, że któraś z ekip musi zwyciężyć z uwagi na to, jak Real zagrał z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Ich defensywa wyglądała świetnie. Jeżeli tak zagrają w sobotę, to Katalończycy mogą mieć nie lada problem. Pamiętajmy jednak, że 4 dni po El Clasico Real Madryt czeka rewanż na Anfield. Goście nie mają takich problemów. Z uwagi na braki w defensywie nie sądzę, aby drużyny były w stanie zagrać na zero z tyłu. I to zdarzenie powinno nam wejść. No i przechodzimy teraz do drugiego spotkania pomiędzy Manchester United a Tottenhamem. W tym spotkaniu zdecydowałem się na typ wygranej Kogutów z opcją remisu i kurs na to zdarzenie to 1,99. Gospodarze powinni zdobyć chociaż jeden punkt w najbliższej potyczce. Spurs grają ostatnio naprawdę całkiem nieźle. Zawodnicy klubu z Londynu w 5 poprzednich spotkaniach ligowych zanotowali tylko jedną porażkę. Warto zauważyć, że gracze Kogutów znakomicie wykorzystują atut własnego stadionu. Nie wspominam o tym przypadkowo. Trzeba zauważyć, że podopieczni José Mourinho w 3 poprzednich spotkaniach domowych za każdym razem wygrywali. W tych spotkaniach piłkarze klubu z Londynu zdobyli łącznie 10 goli. Goście mają natomiast kolokwialnie pisząc na swojej głowie nie tylko mecze ligowe, ale także obowiązki pucharowe. To także może mieć znaczący wpływ w kontekście ostatecznego rezultatu. Przenosimy się teraz do Ligi Niemieckiej, gdzie będziemy typować starcie pomiędzy Bayernem Monachium a Unionem Berlin. Ja tutaj stawiam na czyste zwycięstwo Bawarczyków. Ciężko oczekiwać innego rezultatu. Gospodarze walczą o kolejne mistrzostwo Niemiec. W tym momencie podopieczni Hansiego Flicka mają 7 punktów przewagi nad klubem z Lipska. Na gospodarzach tak naprawdę nie ciąży żadna wielka presja. Uważam, że piłkarze tego klubu poradzą sobie nawet bez kontuzjowanego Lewandowskiego. W 5 poprzednich spotkaniach mistrzowie Niemiec za każdym razem pokonywali swoich przeciwników. Gości spisują się zdecydowanie słabiej. Dotychczas zawodnicy drużyn ze stolicy Niemiec zdobyli 25 punktów mniej od swoich najbliższych przeciwników. Poza tym Union w swoich poprzednich 5 spotkaniach zanotował zaledwie jedno zwycięstwo. Uważam, że Bayern tym razem powinien wygrać ten mecz. Ja dzisiaj sobie łączę te wszystkie zdarzenia i za 100 zł mam do wygrania aż 502 zł. Dla tych, którzy chcą sobie zagrać dzisiaj bezpieczniej, polecam tak zwane single. W dzisiejszym materiale to już wszystkie propozycje ode mnie. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, abyście nie przegapili kolejnych produkcji. Odsyłam Was również do naszego poprzedniego filmu, gdzie aktualnie trwa konkurs na koszulkę Sergio Aguero. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Cześć!